Zoe był tak przepełniony książkami, że pewnego dnia jedna z nich spadła na podłogę i z bajki wypadł wilk. W środku książki był przerażający, czarny jak kruk i miał ostre zęby. Ale zupełnie sam, w nieznanym pokoju Zoe, wilk był bardzo wystraszony. Dlaczego? Ponieważ kot Zoe obserwował go i zaczął się oblizywać na jego widok. Wilk próbował szybko schować się pod książką, która po upadku z regału wyglądała trochę jak namiot. Nie dotykaj mnie! Warknął wilk. W mojej książce jestem strasznym wilkiem i wszyscy się mnie boją. Być może, powiedział kot, ale nie jesteś już w swojej książce. Jesteś w pokoju Zoe. I to jest mój teren. Wilk był tak przestraszony, że próbował wcisnąć się z powrotem do książki. Ale został wyrzucony przez owcę, ponieważ nie był to jego czas w tej historii. Co ty tu robisz? Jesteś o wiele za wcześnie. Idź sobie i zostaw z nas, żebyśmy mogli jeść trawkę w spokoju. Wilk próbował jeszcze raz wrócić do książki, ale na inną stronę. Wówczas trzy inne wilki warknęły. Nie wiesz, co to jest za pora? To koniec historii. Jesteś za późno. A kot? Kot był coraz bliżej i bliżej i wilk musiał szybko uciekać. Tak szybko, jak tylko mógł, wspiął się na półki z książkami, szukając kryjówki. Regał był wysoki i strony jak klif. Kilka razy o mało z niego nie spadł. Wspiął się na najwyższą półkę i próbował wcisnąć się do kolejnej książki. Była to książka pełna księżniczek. A na stronie, na którą przybył wilk, król wydawał wytworny bal. Przepraszam, panie wilku, powiedział lokaj. Jeśli chcesz pozostać w tej bajce, musisz założyć garnitur albo suknię balową. Suknię balową? Zawołał wilk. Co będzie, jak mnie zobaczą inne wilki? Co sobie o mnie pomyślą? I tak wilk został wyrzucony z kolejnej bajki. Tymczasem w pokoju Zoe kot nadal na niego czyhał. Wilk czmychnął do następnej książki. Ale to była jakaś dziwna bajka. Świat z tej książki nie przypominał niczego, co wilk znał. Wilk rozglądał się ze zdumieniem, gdy nagle stojący za nim dinozaur powiedział: mój chłopcze, nie możesz tu zostać. To nie jest właściwy okres w dziejach dla ciebie. Tu powinien być twój przodek. Co więcej, jesteś w niebezpieczeństwie. Zwierzęta w tej historii były ogromne i większość z nich nie była przyjazna. Tak szybko, jak tylko mógł, wilk uciekł. Zamknij tę książkę dokładnie, powiedział kot. Nie chcę tu mieć żadnych dinozaurów w pokoju Zoe. Wilk wybrał kolejną książkę. Znalazł się w środku ogromnego lasu. Las jak las, powiedział do siebie. Szedł i szedł przez długi czas. Nagle zauważył ubraną na czerwono dziewczynkę, która siedziała na pniu drzewa i płakała. Co się stało? Spytał wilk. Niosę ciasto i mleko dla mojej babci. Miałam spotkać wilka, ale nie przyszedł. Spóźnię się, moja historia będzie zrujnowana. Dlatego płaczę. I przytuliła się do wilka, głośno szukając. No cóż, jestem, powiedział wilk. Jestem wilkiem, jestem czarny, mam ostre zęby. Jeśli chcesz, to mogę ci pomóc.
Dziewczynka spojrzała na niego ze łzami w oczach. Zrobiłbyś to dla mnie? Nie masz 7 białych kózek do odwiedzenia, albo 3 małych świnek, które musisz zdmuchnąć w domy? Nie, odpowiedział wilk. Mam mnóstwo czasu. A pójdziesz ze mną do babci i po drodze to mogę cię nauczyć, co powinieneś mówić w mojej bajce. Dobrze, odpowiedział wesoło wilk. I poszli ramię w ramię przez las.